Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na kolejny materiał z cyklu Metro Exodus. I mamy kolejny znacznik i prawdopodobnie będziemy musieli iść w tym kierunku. Raczej na pewno. Chyba porozmawiać będziemy musieli z młynarzem. Come over here, please. Great job saving them, Artyom. Katia here has provided us with vital information. A mechanic called Crest is hiding in the port. His help is required if we're to fix the Aurora in the foreseeable future. Yermak can't handle the repairs alone. So once you're ready, go to the port and invite Crest to join us. And then get back ASAP. We'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Now we know for sure that the bridge is in working order. They crossed it last year when they got here. Well, at least some things are clearer now, but still, so many questions. There might not even be any enemy forces around here at all. They probably garrisoned the key regions only. In any case, we'll learn everything once we reach Yamantau, from the top source. The Moscow government is essentially a local council, to put things in perspective. So, now we just need to figure out how to cross this goddamn bridge. Dobra. W takim razie może porozmawiamy z kim się da. O. Myślałem, że mnie nie wpuścisz. I have a present for you here. A TR rifle. Ring any bells? It's pneumatic, but it still packs a wallop. Plus, making bullets for it is easy as pie, even in the field. Just remember to keep that pressure up. Otherwise, you might as well be spitting him out yourself. Other than that, it will never fail you. I did my best. So, bear it with honor. And don't forget to drop by from time to time. I have a few ideas for improving it. Zobaczcie, jak wskaźnik szybko. A więc możemy się przełączać między poszczególnymi broniami tutaj. Może na razie pozostanę przy tej. Niech tak będzie. Czy może wejdziemy sobie tutaj na górę na wszelki wypadek? O, mogę maskę zdjąć. No to to wszystko. Dobra, otwórzmy sobie mapkę w takim razie i muszę iść w zupełnie innym kierunku. Czyli w tamtym kierunku. Czy ja jeszcze z kimś mogę porozmawiać? Thank you, Artyom. If not for you, we'd never have escaped that place. They were so busy looking for you. And then Anna picked us up. Yes, Uncle Artyom. Thank you. And your wife is great. She's kind and really strong. Thank you, Auntie Anna. There you go, Artyom. As I always said, you lucked out with me. No z tobą, Aniu, to nie porozmawiam. Artyom, I took some measurements. There is one hell of a radioactive hotspot between this place and the port. The readings are off the scale. So you better take a boat. We found one and docked it under the bridge. Well, unless you're afraid of the monster. Duke told us over the radio. Artyom? Afraid? Bullshit! Dobra, schodzimy stąd. Thank you. After the nuking, the fallout got washed off into the rivers and settled down the sediment. Catfish are bottom dwellers, so... Teraz sobie tutaj weźmiemy... może zaraz. Weźmiemy sobie opcję. A, schemat.
Więc tak, celowanie, wyczyń napraw maskę, ekwipunek, lornetka Y. Lornetka Y. Czy my mamy lornetkę? Może chodzi o przytrzymanie. Lornetki niestety nie posiadamy. Dobra, na razie sobie zostawimy tą broń. I teraz tak. Ja idę w przeciwnym kierunku. Ha. No i co? A, może sobie przejdę po tych rurach? Nie, to jest jakiś... Nie wiem, co to jest. No właśnie, teraz idziemy we właściwą stronę. Nie chcę tutaj się mieszać, kurczę, w jakiekolwiek sprawy z tymi potworami. Najlepiej będzie, jak po prostu ich ominę. Przejdę tędy. To jest jakiś schron, bunkier? Nie wiem, co to może być. Trochę w prawo bardziej, a tutaj mamy coś z lewej strony. Kurczę, tylko może podejdę, zobaczę sobie. Nie wiem, czy to nie chodzi właśnie o... Tutaj przy tej rzece, można powiedzieć. Czy to jest... Trochę w prawo bardziej. To jest coś tutaj. Ale tam są otworki jakieś. Kurczę, może... Może na razie się wycofam, wiecie? Dobra, jeszcze raz mapka, trochę bardziej w lewo. To jest dokładnie tam. Trochę w prawo. To jest dokładnie tutaj, tylko kurczę. Jak ja mam tam się dostać? Wygląda na to, że chyba tędy. O kurcze! Jasny gwint. Nie wiem, czy to nie zwabi tutaj kogoś. No surowców nigdy za wiele. Także zbierajmy tylko wszystko, co się da. Tutaj nawet jakieś ciało.
łazieneczce? Nic, kompletnie nic. Tak, możemy iść na górę, ale może jeszcze przeszukam tutaj to pomieszczenie, tylko że w tym pomieszczeniu kompletnie nic. No to już tylko idziemy na górę. A może tutaj wykorzystamy sobie... Ale kurczę, dlaczego ja nie mogę lornetki użyć? Zobaczmy tutaj. A, to jest przytrzymanie LB. Przytrzymanie LB i wtedy będzie lornetka, tak? Mam nadzieję. Nie mamy. Nie mamy lorneteczki, niestety nic z tego nie będzie. No może w takim razie zdobędziemy ją w czasie dalszej eksploatacji. Może wtedy się uda, tymczasem. Dobra, coś zawsze zdobyłem. Tam możemy przejść dalej z tego, co widzę. Dobra. Ale to już jest... A, mogę nawet tędy zejść. Ale to jeszcze chwila. Jeszcze moment. Zapalimy sobie. Ach, ty pajęczyny, kurczę. Zapalniczka. Jest zapalniczka. Proszę bardzo. No to chyba to byłoby wszystko. Tędy wszedłem i teraz możemy sobie przejść tutaj. No w tym zakamareczku to na razie nic ciekawego dla mnie nie ma. Szkoda. Przejdziemy sobie teraz tutaj. No i dokąd mnie to doprowadziło? Do łodzi. Ha, 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 ha. No fajnie to wygląda. Wręcz kiepsko. Ale prawdopodobnie będę mógł przepłynąć tędy. Kurczę, no nie wiem, nie widzę. Ale skoro mamy łódź, to może z niej skorzystamy. Może nawet szybki zapis. Dobra. Teraz tak. Spróbujmy tędy przepłynąć. Aj, do tyłu, do tyłu. Nie w tą stronę, kurczę. Ha, ha, ha.
Ależ sterowanie tą łodzią, tym kontrolerem jest beznadziejne, trzeba przyznać. Nic, będziemy musieli to po prostu opłynąć. Ale jazda. Skubany. Ciekawe, czy ja tam się dostanę w ogóle. Kurczę. Kurczę, nie wpłyniesz tędy? Dobra, jakoś tutaj przemknę może, kurczę. Jestem w pobliżu. Nie wiem, czy tam nie powinienem iść. Czy on chciał, żebym wszedł na budynek? Może to o ten chodzi. O kurde. O ty skubańcu. No ilu ich tutaj, kurczę, mnie będzie atakowało?
Dobra, może teraz mi dadzą trochę spokoju. Ale ile amunicji żem stracił? No i niestety ściemnia się. W zasadzie to cel jest przede mną, kurczę. Tylko nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że tutaj wszedłem na górę. Nie wiem, czy nie powinienem zejść na dół. A ewentualnie jeszcze tutaj przeszukać mogę co nieco. Aj, kurde. Nie tak chciałem. Tutaj mamy mało amunicji. To w takim razie zostawmy sobie. Tutaj tylko trzy naboje mogę. O kurczę. No a gdzie jest, kurczę, ta druga spluwa? Trzecia w sumie. Jest. Aj. Dobra, mamy to. Spróbuję teraz podejść może jeszcze do tego pomieszczenia na wszelki wypadek. Jakieś grzybki zawsze się przydadzą. Przejdę tędy? Tak jest. Chyba powinienem próbować jeszcze wyżej wejść. Tylko jak i którędy? Jest kolejna drabina. Mamy to, bardzo dobrze. Kurczę! Ale spadłem! Jasny gwint!
Dobra, jeszcze raz, moi drodzy, przejdźmy szybciej. Dobra, naładowana. Kurczę, gdzie ja powinienem teraz... Ale gdzie? Dobra, mamy to. A, już opuścił tutaj, no proszę. No, no ciekawe. Well, it's pleasure to meet you. Name's Krist, by the way. Are you from the train? Bet the locals wouldn't even talk to you guys. Open fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology having destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me, well, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs to absolve my sins. Because I was in cahoots with Satan, apparently, блядь. Some Satanist I am. I've been fixing engines and trading all my life. Now I'm moving to the east. Blin, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits, beasts all around. Lots of space across the Volga, though. Plenty of opportunity. So I came here with my rail car full of trading goods, hoping to make a few sales on the way east. What a fool I was. I was lucky to get out alive. Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had a chance to pull off alone, but since you guys are also going east... Now, judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running, Blin. Oh, by the way, take the binoculars. O, mamy lornetkę, kurczę. Look at the bridge first. See that section on top? It should lower if the emergency mechanism still works. Katya from the church should know better. I've never been to the bridge myself. There, to the right, that huge hangar. That's a terminal, Blin. The cult is considered a holy place. Covered it all in graffiti, schmaffiti. Their tsarfish lived there, you know? Stupid bastards. Even further right, see the building near all those carriages? Used to be a train depot. There are some bandits there now, but the place itself ain't bad. Oh, the area nearby isn't too bad either. There's a good hunting and stuff. I set up several safe camps around there. If you find them, you could rest, fix your equipment, unless you prefer spending nights at an open campfire. Now, come on, let me show you my home now. Tu
Tutaj jest nasza lokomotywa, jak widać. Dobrze, a na przykład tutaj? Ale jak ja mam się, kurczę, kapnąć, czy coś tutaj? Ta lornetka wykryła. A, jest znacznik w lewym górnym rogu. A jakbym jeszcze na przykład spróbował gdzieś tutaj, albo nie, tutaj to już kompletnie nic nie ma. No to dobra. Spójrzmy teraz na mapę. Proszę, mamy to. Szkoda, że nie można przemieszczać tutaj się na mapce. Ewentualnie można tylko przybliżyć i to wszystko. Ale żebym na przykład mógł oznaczyć ten pierwszy znak zapytania. To ciekawe. No to chyba będziemy musieli schodzić stąd, moi drodzy. A, patrzcie, tędy już nie przejdę. To w takim razie jak? Jak ja mam stąd wyjść? Ale jazda. No bez jaj. A, jest drabinka. Proszę bardzo. Here is my key. And this is where I live. Not a palace. Oh, here's a bed. So, if you're tired, my home is your home. I made a workbench to tinker on. If you need ammo or grenades, there's some raw materials here. So, help yourself. You can have anything you like here. Can't carry all the shit anyway. Come on, don't be shy. Aha, więc to tutaj mamy w ten sposób wszystko działa. Tutaj chyba jest zamknięte, dobra. Myjemy ręce? Nie da się. Ho, 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 mamy warsztat. Ale moi drodzy, dobra. Jermak gdzieś się wybiera z tego, co widzę, a my może skończymy ten materiał już w tym momencie i następny materiał rozpoczniemy od pierwszego użycia warsztatu, jak widzicie tutaj. I co więcej, jeszcze możemy się przespać do
jakiejś tam pory, ale to zobaczymy już, jak to będzie wyglądało. W następnym materiale podejmiemy jakiekolwiek dalsze decyzje. Z mojej strony to wszystko i do usłyszenia.